Szymon de Rossa, za tą celówkę, tam ze dwa razy chyba mi się sknął palec i tak szukałem, chyba z dwie godziny w ogóle zajęło mi samo, nie no może z półtorej, samo to, żeby celówkę do tego kawałka zagrać. Pół dnia nagrywałem dwie minuty, tak naprawdę. Niby proste, niby ten, ale wiecie, no moją ideą jest to, żeby zagrać w całości wszystko, czyli żeby nic nie kleić. Bas pokleiłem, ale bas to nieważne. Generalnie zawsze było moją ideą, żeby w tych takich testach, próbkach, które tutaj nagrywam i nawet jeżeli jest to jakiś tam kawałek, no to żeby jednak iść, wiecie, no jednym ciągiem i nie bawić się w jakieś doklejanki. Rock and roll, tak? Zresztą kawałek był też rock and rollowy, więc dlaczego nie? Słuchajcie, cały tenże utwór został nagrany przy pomocy urządzeń firmy NUX, bo tak się podobno mówi, a nie NUX, ale tak wszyscy mówią NUX, więc przy pomocy urządzeń NUXa z serii Verdugo. Bas został nagrany przez taki preamp, którego używam na co dzień cały czas i jestem z niego bardzo zadowolony i w ogóle wszystkie partie basu nagrywam liniowo przez to, mimo tego, że mam wzmacniać i mógłbym mikrofon i tak dalej, to jest mi wygodniej. Natomiast gitary w lewym i w prawym kanale oraz solówkowy motyw zostały nagrane przy pomocy Ace of Tone Dual Overdrive. Tak się to nazywa. No jak widzicie jest taki Ace of Spades trochę na tym, więc nawiązuje pewnie troszeczkę do klasyki. Dual Overdrive, czyli dwa overdrive'y w jednym, które można używać bądź to pojedynczo, bądź to łączyć je kaskadowo i tak sobie to sprawdzić. Pojedynczo było, tam gdzie widzieliście żółtą lampkę, no to było generalnie, wiecie, ten Morning Star, czyli strona prawa i strona lewa, czyli Tube Man, czyli tam, gdzie była lampka zielona. Gitara to Kosmos, chociaż solo było nagrane na Yamasze Rev Star. Wszystko to zostało podłączone i cały dzisiejszy test został nagrany gitarowo oczywiście, no nie mówię o basie, na Labodze Diamond Sound 100. I tak lubię Marshalla, dwoma mikrofonami i są blendowane te dźwięki. Bardzo ostatnio lubię dwa mikrofony i blendować dwa głośniki. Fajne rzeczy wychodzą. Słuchajcie, Dual Overdrive Ace of Tone wygląda tak. Proszę bardzo, to jest ten efekt. No jak widzicie jest dosyć prosty, jak mówię, tutaj jest ta seria Morning Star, a tutaj jest ta seria Tubeman. Jak widzicie ten się podświetla, jak powiedziałem, na żółto, ten się podświetla na zielono, tak się go włącza i wyłącza. Można używać dwóch naraz lub można używać po prostu jednego lub drugiego. Co nam daje to, że możemy używać jednego lub drugiego? Ano daje nam to, że jednym wciśnięciem możemy się przełączyć na przykład z głośniejszego na cichszy albo z mniej gainu na więcej gainu i w ogóle na no, troszeczkę inne barwy, bo są to dwie zupełnie inne barwy, więc jednym przyciskiem, mając włączony na przykład ten, robimy sobie tak, że naciskamy sobie nogą, ciach i włącza nam się ten i przełączamy się na zupełnie inne brzmienie. Ale ideą też takiego po prostu podwójnego overdrive'a jest to, żeby łączyć te efekty kaskadowo. Co to znaczy, żeby łączyć efekty kaskadowo? No znaczy to, że jednym dopalamy drugi, tak? Czyli na jednym ustawiamy sobie, w tej opcji na przykład tutaj, na jednym ustawiamy sobie mniej drive'u, a więcej wolumu, jakoś tam więcej tonów, a tutaj sobie ustawiamy drive tak, żeby się nam to złamało i tym po prostu dopalamy. Czyli tak jakbyśmy dopalali sobie na przykład wzmacniacz. No o dopalaniu jest film na kanale, więc zapraszam do obejrzenia. Oczywiście możemy sobie ustawić dwa gainy na dużo, dwa gainy na mało i różne rzeczy z tego wykombinować. Oczywiście możemy ustawić, wiecie, także na przykład tym, którym dopalamy, dajemy dużo górki, a tutaj sobie to ścinamy gdzieś. Mimo tego, że jest pojedyncza korekcja, tylko jedną gałką ton, to tutaj są całkiem niezłe brzmienia, a dodatkowo jeszcze z racji na to, że te dwa efekty są zupełnie inne, no to charakter, że tak powiem, po przełączeniu się też zmienia. Tu jest taki przełączniczek, który pozwala nam na wybranie tego, czy pierwszy jest w sygnale, w sensie w łańcuchu. Odlepiałem się te karteczki. No. Czy pierwszy jest w łańcuchu ten, czy pierwszy w łańcuchu jest ten. Czyli czy ten jest jako dopałka, a ten jest jako przester główny, czy ten jest jako dopałka, a ten jest jako przester główny.
Na samym końcu odcinka oczywiście pobawię się, pokręcę tymi gałkami. Będzie też tak, że wszystkie będą na maksa i sobie to sprawdzicie. I też zaraz sobie omówimy te, te brzmienia. Efekt posiada również, szanowni państwo, o, tak nie róbcie w domu. Efekt posiada również to, że możemy sobie zrobić buferowany lub true bypass, co pozwala na, no na przykład jeżeli mamy dużo efektów w łańcuchu i nie wiem, mamy długi kabel, to jest gdzieś jako jeden z pierwszych efektów w łańcuchu, jak to przester, a potem mamy za tym jakieś tam modulacje i generalnie te modulacje są na przykład na true bypassie, no to wtedy sobie wybieramy opcję buferka i dzięki temu mamy to, że nam się nie zjada tenże sygnał. Jeżeli mamy mniej efektów, no to oczywiście idziemy sobie w true bypassik i jest to tak, wiecie, no tak jak ludzie lubią. No, ale generalnie nie bójcie się bufera, bufer teraz jest spoko. Co jest też tutaj jeszcze bardzo ważne, efekt ma opcję 9 i 18 V i sobie sprawdzimy, jak to działa. Czyli podłączamy normalną 9-voltową zasiłkę, i w momencie tutaj, jak przełączamy na 18 V, to tam jest jakaś prostownica, czy cokolwiek, jak się to nazywa, i podbija nam ten sygnał, daje nam możliwość tego, że sobie możemy no, mieć więcej headroomu, więcej powietrza w tym efekcie i wiecie, i że jest fajniej. Nie wiem, do czego jest external switch, muszę zajrzeć do instrukcji, bo jest jeszcze takie coś, że można sobie external switch tutaj dołączyć. I do czego ten external switch może nam służyć? You can close external foot controller like to remote this pedal. I teraz nie wiem, czy to można, nie jest opisane w instrukcji, czy można to przełączać, nie mam takiego external switcha, żeby podłączyć. Może jakiś by pasował, ale nie będę tego robił. Ale nie wiem, czy to jest teraz tak, że przełączamy pomiędzy trybami jednym guzikiem, czy nie wiem, co się tutaj robi. Nie mam zielonego pojęcia. Co jest jeszcze ciekawe, każdy z tych tutaj efektów ma taką opcję, że patrzcie, to wam też to mówię później, ale generalnie tak, każdy z tych efektów ma taką opcję. Jak sobie go włączymy, to tutaj jeszcze jest takie coś jak shine i fat. I fat odpowiada do tej części, a shine odpowiada do tej części. Tak, oczywiście no to będzie takie bright, rozjaśnienie, to będzie takie więcej takiego mięsa w dole, nie? I w momencie, kiedy sobie trzymamy ten guzik długo, to włącza nam się ta opcja. W momencie, kiedy nie mamy to wyłączone i też sobie trzymamy długo, włącza nam się ta opcja i już mamy to z opcją włączoną. Słyszeliście, jak zagrało w tak zwanym miksie. Obroniło się bardzo dobrze, bardzo fajnie siedzi w tym miksie. Bardzo wygodnie się na tym gra tak naprawdę i jest to dobry efekt. Posłuchajcie sobie teraz, jak zagrało samodzielnie, jako po prostu jeden overdrive, drugi overdrive, trochę potem połączono overdrive, trochę riffowania. Oparłem się na chyba dwóch czy trzech riffach, z czego jeden to chyba nawet jest ten sam, co na początku. Ale jest jeden riff, jedno ustawienie gałek, jeden riff, ten sam, jakieś tam inne ustawienie gałek, można sobie to obadać. Mnie się to bardzo, bardzo podoba i generalnie jeżeli ktoś szuka dwóch overdrive'ów, żeby po prostu bawić się w dopalanie, w kaskadowe przesterowywanie i nie chce mieć distortionu, tylko chce cały czas być w tej zonie takiego brzmienia ala lampowego, a na przykład nie ma wzmacniacza lampowego, no to myślę, że taki Ace of Tone spokojnie tutaj może być jednym z wyborów, na który trzeba zwrócić uwagę i można go wziąć po prostu pod uwagę. Nuxy można kupić w różnych sklepach, na przykład w riffach, ale nie tylko. Generalnie jest tego sporo, nie są drogie, a mówię, ta seria Verdugo poszła do przodu i jest całkiem nieźle. Słuchajcie, no nic, posłuchajcie teraz mojego rzępolenia już i kręcenia gałeczkami. Zapraszam na stoliczek. Zobaczymy sobie, jak to gada i co tutaj się dzieje, jak trochę sobie pokręcimy gałeczkami, no i oczywiście spróbujemy sobie połączyć kaskadowo te dwa przesterki i zobaczyć też, co nam z tego wyjdzie. W tym momencie jestem w opcji Morning Star, tutaj jest druga opcja, czyli ten Tube Man, tak jak mówiłem. Po wciśnięciu tego guziczka tak dłużej włącza nam się opcja
Shine. Po wciśnięciu tego guziczka dłużej włącza nam się funkcja FAT, czyli tak jakby, no tutaj jest Shine, to pewnie trochę jest jaśniej, a FAT no to będzie pewnie troszeczkę tak tłuściej, grubiej. No zobaczymy tak naprawdę. Po wyłączeniu, po włączeniu, jeżeli nie wciskamy tego długo, no to jak widać to nam nie znika, więc trzymamy i już możemy sobie przygotować i wtedy włączamy. Jeżeli chcemy to tylko wyłączyć, no to włączamy, wyłączamy. Jeżeli chcemy w trakcie sobie na przykład podbić na solóweczkę w opcji tutaj, znaczy dołączyć tego fata, no to przy włączonym po prostu trzymamy długo i nam ten fat wskakuje. Tak brzmi gitara czysta, sama dla Boga. No i zobaczmy sobie, co się dzieje, jak sobie to dopalimy. Ja bym to troszeczkę rozjaśnił jednak. Całkiem nieźle i całkiem tutaj nie brakuje jakichś przesterów i można sobie ukręcić tą barwę lżej i troszeczkę mocniej również, więc nie jest to taki overdrive, w którym gdzieś tam nam się kończy ten gain. Tego gainu jak się rozkręci na maksa, to jest tutaj całkiem sporo. No zobaczmy, jeszcze trochę więcej górki dałem. Fajnie, bo to takie dynamiczne jest to brzmienie. Włączmy sobie tą opcję Shine. Tak, dodaje takiej prezencji jakby gdzieś tam się pojawia taka druga warstwa takich wyższych częstotliwości. Trochę z humbuckera robi singla też, tak mi się wydaje. Że to wcale nie jest jakoś takie super konieczne, ale w ogóle fajna jest dynamika z tego. Czuć to fajnie pod ręką. Dobra, zobaczymy sobie teraz tego drugiego dziada. No też tak ustawię troszeczkę więcej górki, level ustawię tak, no i zaczniemy sobie od małego gainu. Ten sam riff? No niech będzie ten sam, no. Trochę inne to brzmienie jest. Tutaj jest mniej takie... Kurde, jak to określić? Poczekajcie.
takie jakby szybsze, a to jest takie troszeczkę bardziej... Takie jest bardziej mellow, tak gdzieś mi się to wydaje. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. No to jest takie szybsze, a to jest takie gdzieś takie trochę bardziej stonowane jednak. Cieplejsze jest troszeczkę, ma mniej tej zadziorności, choć jak zauważyliście po odkręceniu tej gałki tonów. Dzieją się tutaj te rzeczy, ale ten mi się bardziej podoba z tym takim mellowem, więc... Chociaż tutaj dostaję takiego fajnego zadziora. Wbrew wszelkim pozorom. Ten jest taki ostrzejszy jednak, ten Morning Star. Słuchajcie, tu jest taka opcja, że można to przełączyć na 18 V, czyli teoretycznie powinno być więcej headroomu w ogóle w tych efektach. Są ludzie, którzy lubią sobie swoje normalne 9-voltowe na przykład zasilić 12-voltowym i uzyskać dzięki temu specjalne rzeczy. Star na pewno jest bardziej taki, no rzeczywiście tego headroomu jest więcej, jest bardziej taki pełny powietrza, taki otwarty. Zobaczmy sobie teraz tego, jak on tam się nazywa, Tubeman, tak? Tutaj słyszę mniej tej różnicy w tym subtelnym, ale w tym tutaj ta 18 V, no podoba mi się jak to gada. No i generalnie słychać te różnice. Tutaj też różnica jest, ale dla mnie jest taka delikatniejsza. W ogóle ta strona jest tak jakby też trochę delikatniejsza. Tutaj jest przełączniczek, który robi nam to, że możemy sobie zmienić kolejność, więc albo jest najpierw ten, a potem ten, albo najpierw jest ta strona, a później jest ta strona, co pozwala nam na kaskadowe łączenie tych efektów i dopalenie tą sekcją tego przesteru, więc spróbujmy jak to gada w ten sposób. Na razie ustawiamy sobie taką, wiecie, żeby tak naprawdę ładnie się to zboostowało, czyli żeby to wykorzystać jako booster na dużo levelu, to tutaj musimy sobie ustawić taką złamaną barwę. Ta gałka
kokainu w tym efekcie, który jest tą częścią, no jest na pewno dużo mniej czuła i mniej się dzieje zmian niż tutaj przy tym efekcie. Tutaj generalnie naprawdę można ustawić mały i naprawdę można ustawić high gain. Tutaj raczej są to takie subtelniejsze te zmiany. Mówię, zobaczymy co się dzieje. No to myślę, że to jest takie złamane, nie? Robimy booster, czyli tak, tutaj mało drive'u, chociaż teraz tak sobie myślę, że skoro tutaj jest, ale nie, no tutaj można ustawić mniej drive'u, dużo wolumu i tony, tak? Dobrze to się zachowuje. Można z tego. To cały czas nie jest distortion. Cały czas to siedzimy sobie tutaj w takich brzmieniach ala brzmienia lampowe, ale generalnie robi się nieźle. Dobra, sprawdźmy teraz opcję numer 2, czyli dopalam tego tym. To będzie dopałka, a to będzie. Dobra, powiedzmy, że takie brzmienie sobie dopalimy. Tutaj drive na zero, volume na maksa i damy tych tonów dużo. Za dużo tej górki. Jest ok, fajne to, podoba mi się. Thank you.
niskie stroje to nie jest nic nowego, no bo już Black Sabbath grało w niższych strojach, ale tam akurat Tony Iommi grał chyba na ósemkach czy na siódemkach i to przez to się obniżyli, że mu się paluchy tam pociachały i tak dalej, i tak dalej. No ale niskie stroje i tak naprawdę granie w niższych strojach, nawet w bluesie, w jakichś otwartych strojach i tak dalej, to jest coś, co jest znane od lat i producenci robią również struny do takich strojów i też można kombinować. I jak czasami piszą, że na przykład jest drop down, to znaczy, że na przykład może jest rdzeń trochę grubszy, przez co mogą być bardziej twarde i można je inaczej naciągnąć. Słuchajcie, akcja moja, akurat tutaj wsparta w tym odcinku dzisiaj przez DR, a być może jutro przez jakąś inną firmę, jest namówieniem was na to, ażebyście kombinowali ze strunami, ażebyście nie bali się zmieniać strun i żebyście szukali tych strun. I tak naprawdę to fajnie by było, jakbyście przez 3 lata albo przez 4 lata przejechali z 25 kompletów i kombinowali. Nie sądzę, żebyście pamiętali następnego lata, po roku czasu, jak grały na przykład rniebole, na których graliście, ale zdobędziecie doświadczenie i znajdziecie na pewno swoje struny. Akcja ZUS, czyli znajdź ulubione struny na FOG, to jest właśnie to, co dzisiaj do was mówię, więc kombinujcie, sprawdzajcie DR-y, sprawdzajcie Rotosoundy, sprawdzajcie Erniebole, Gali, Blacksmith, Elixir, Harley Benton nawet sprawdzajcie, jeśli macie taką ochotę, dlaczego nie? Coś panowie, podniosło mnie, trochę rzeczywiście tutaj podziabałem różne rzeczy, co tam się pomyliłem, to się pomyliłem, to już moje. Robi to robotę, bardzo fajny Dual Overdrive, bardzo, bardzo fajna rzecz. Cała seria Verdugo jak do tej pory po prostu dla mnie jest no bardzo fajnymi produktami. Nux wskoczył wyżej półkę, jeżeli chodzi, New X oczywiście, wskoczył półkę wyżej, jeżeli chodzi o efekty, wypuszczając tą serię Verdugo. Funkcjonalność, fajna budowa, podoba mi się to, bardzo, bardzo mi się to podoba. Można spokojnie to polecić komuś, kto szuka dobrego lampowego brzmienia w kostce.
i kto chciałby troszeczkę odmienić, wiecie, no, jakiś tam swój wzmacniacz i wzbogacić o jakieś tony, no to tutaj są dwa efekty, które naprawdę są godne uwagi i które fajnie ze sobą współpracują, a co najważniejsze, również nic tutaj nie szumi, nie brumi, nie musimy nic łączyć, wszystko idzie na jednym zasilaczu i jest ok. No, jestem pod wrażeniem. Podoba mi się. Wielkie dzięki za obejrzenie odcinka w całości, wielkie dzięki za to, że jesteście w gitarowej mgle, wielkie dzięki za każdego lajka, każdego komenta i każdą krytyczną lub bałwochwalczą uwagę, wielkie dzięki za to wszystko, co robicie dla gitarowej mgły. Oczywiście przenajwyższe podziękowania dla wszystkich, którzy postanowili wesprzeć ten kanał poprzez Patronite i sypią pieniędzmi, a żeby ten kanał mógł się rozwijać. Jesteście naprawdę zajebiści, nie wierzyłem w Patronite'a, zrobiliście mi zeszły rok, więc ja chcę dla was zrobić ten rok i w tym roku co miesiąc będzie do wygrania gitara. Zbliżyliście się prawie do takiego progu 5000, za to zbliżenie. Obiecałem wam kiedyś, że będzie gitara w każdym miesiącu do wygrania i tak generalnie będzie. No jeżeli nie będzie to gitara, to na przykład może jakiś zestaw fajnych przetworników, albo na przykład może jakiś wzmacniacz, no ale generalnie zawsze będzie taka duża nagroda. Już mam tych nagród trochę zakupionych, więc mówię dzięki wielkie za to, że pomagacie i dzięki za te darowizny i za to, że mogę ja wam tą darowiznę dać. Zrobiliście to, że Fogownia ma szansę się może przenieść, bo jak dojdziecie do progu 7500, gdzieś tam zahaczycie o ten próg chociażby, więc no nie sądzę, żeby to się stało teraz, ale jakby się to tak rozkręciło, no to może bym pomyślał nad jakąś przeprowadzką do większego miejsca. To sama przeprowadzka to będzie konkretny koszt, no bo trzeba będzie nowe pomieszczenie zaadoptować akustycznie, no i w ogóle wiecie, no ciężkie to będzie, no ale korci mnie. Na razie tu mi jest niby dobrze, ale korci. Przypominam, że w tym miesiącu do wygrania jest elektryczne ukulele firmy Flight, czapeczki Nuxa, bluzy Nuxa, różnego rodzaju koszulki Headrusha, kosteczki od firmy Raw Peaks, kable i struny Reds Music, trochę strun od Sławka z gitaresko.pl, co tam jeszcze, breloczki jakieś są, wlepki, płyty, zajebisty preamp, który można sobie wmontować w gitarę i zrobić aktywną z pasywnej. No jest tego całkiem sporo, więc generalnie słuchajcie, mówię wielkie dzięki, bierzcie udział w patronowaniu, będziecie mogli wziąć udział w losowaniu. Końcówka samochodowa, jak zwykle przydługi film, dla tych wszystkich, którzy obejrzeli do końca, prośba, napiszcie w komentarzach: Kaskada to była zajebista restauracja w Łodzi. Za dużo słów, chyba. Napiszcie cokolwiek w komentarzach. Dzięki. Nie no, poleciałem z tą kaskadą. Dobra, końcówka samochodowa albo samolotowa i propsik. Proszę. Do włożenia gitar. Ciemny jak dupa szatana.